Co u was? Udało mi się dostać na prom. Chciałam powiedzieć, że mam dzisiaj urodziny. Znaczy u was jeszcze jest dzień wcześniej, więc... Dzisiaj, nie wiem, będę obchodziła go 2 dni może, co? A... Co mogę powiedzieć? Chyba najładniejsze urodziny w moim życiu. Dziękuję. Foto podróżowanie, tak, hej, cześć wszystkim. Będzie czy mnie dobrze słuchać, bo ja oczywiście tylko szepczę, bo ludzie są w koło i patrzą na mnie jak na idiotkę, że gadam do siebie z okna. Najlepszego, dziękuję. Marshmallow. A tam 100, 200, albo w ogóle bez sensu. Spełniaj marzenia. No ze mną problem jest taki, że już wszystkie je spełniłam, już parę lat temu zresztą. Muszę nowe wymyślać. To jest trudniejsze. Zobaczcie tą malutką wysepkę, jak ona jest cute w ogóle. Nice jacket, Sabina. Hi, Natalie. Yeah, because I hope it won't be very windy. Get on the... see. So... No i co tam tylko mi tu machacie? Dawno nie piszę tego, nie gadałam. Wreszcie trafiłam na live'a. No bo w ostatnich dniach nie było. Po pierwsze dlatego, że wczoraj utknęłam po prostu w północnej części, do której tylko jedna droga prowadzi. Trochę utknęłam w Queenstown. Miałam różne rzeczy do zrobienia. Kochana, komu drogę to musimy. To widzieliście mi jakieś smutno. Nie no, czasami jestem, ale... Na pewno nie w Nowej Zelandii. Piję, piję. Gumę. Przed chwilą miałam w ogóle tak od marshmallow cały biały nos. I... Cześć, cześć. No i co? Nic nie pytacie? Tak tylko? Zespani jesteście, co? Lecę. Kochana, jesteś ty bez zastępcą. Właśnie to jest ciekawe, bo rzeczywiście to wszystkie znaki na niebie, po prostu cały świat. Ja już powinnam być na tym promie z 2 czy 3 dni temu. Naprawdę walczę tutaj z naturą, z przeciwnościami losu, żeby... Bo 1 kwietnia mam niby samolot, wracam, ale jeszcze w sumie nie podjęłam decyzji, czy zostanę, czy... czy lecę. Na razie wiem na pewno, że muszę oddać samochód. Co dalej? Nie wiem. Dobrze, może kolor przynajmniej ci się w oko nie bije. No, zdjęłam. Gdzie teraz dokładnie jestem? Jestem dokładnie na północy południowej wyspy. Przeprawiam się na północną wyspę. Ja w ogóle myślałam, że to jest pomiędzy nimi most, ale nie wiem, skąd takie rzeczy. 4 godziny aż prom płynie, więc jest całkiem spora odległość. Nowa Zelandia ma 2 duże wyspy. Plus jeszcze parę setki mało. Kwietnia niemal skończył się. Co? Bądź jeszcze bardziej szalona zostań. Zostań. Nie ma kwietnia. Jak nie ma kwietnia? O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Śmiesznie, bo w Prima Pilis mam samolot. No właśnie się trochę powiem szczerze, na ostatnie lata... Ale czy mnie aż na takie szaleństwo stać, żeby tu zostać? Rzeczywiście, powiem wam, to jest taka Islandia południa. Południowa Islandia. Jest tu cieplej, to jest tak jak na Islandii pięknie. I ludzie są wspaniali, cudowni. I życie jest łatwe, proste i przyjemne. Ale jest cieplej. I też no, jest troszkę więcej ludzi, więc jest troszkę wiele rzeczy
nie wiem, lepsze drogi są na przykład, po prostu jest więcej ludzi, a chyba w ogóle mniej turystów. Powiem wam szczerze, tu nie ma tak dużo turystów. Jest bardzo dużo work and travel, polecam wam. Co roku jest jakaś loteria i nie loteria, kto pierwszy, ten lepszy. Tam jest jakiś taki dzień i tam trzeba się zgłosić. Z tym zostaniem na Nowej Zelandii problem jest taki, że no, mam polski paszport, tak? Więc 30 dni tylko mam wizy na razie. Co tam piszecie? Słuchaj, wróć, pojedziemy razem. No przyjedź do mnie, co tam. Weźmiemy czerwonego pick-upa. Która wyspa ładniejsza? No trudno mi powiedzieć, na północy dopiero lecę. Znaczy wylądowałam tam, ale w sumie nic nie byłam. Więc nie wiem, kocham cię, kobieto. Pada, wieje. No tu nie pada. Znaczy no trochę pada, trochę wieje. Miałam parę dni takich kiepskich. Ale ogólnie... Właśnie tu powiem wam, to tyle miałam przygód. O Jezu. W piance. Przecież ja sobie tego nie wiem, palca sobie prawie połamałam, bo przecież drzwi zatrzasnęłam. Zatrzasnęłam palca, kciuka drzwiami od samochodu. Potem oparzyłam się. Jedno takie miałam zdarzenie, prawie wypadek, prawie żem rozbiła samochód. W taki poślizg wpadłam. No, z samolotu skakałam. Ale to akurat wszystko zawsze było. Jezu, ja dalej w ogóle nie... No. Kajo musiał mnie niestety wywalać z samolotu, bo ja po prostu się tak usztywniłam. Zresztą na filmiku na YouTubie, subskrybujcie proszę. Jest na moim kanale na YouTubie Sama Przez Świat, jest filmik i można to zobaczyć dokładnie, jak ja w ogóle byłam. Przestem mi kopnął, lecimy i było śmiesznie. Gdzie jest, co to za port? Jesteśmy w Picton. Popatrz, lewo jest skarcz, Jesus. Jaki jest koszt takiej miesięcznej podróży po Nowej Zelandii? Więc co? Różnie. Tak się zawsze pytacie o te koszty. Ja bilety trafiłam bardzo tanio, za 2,5 tysiąca złotych w dwie strony, ale to było z 6-8 miesięcy temu. Udało mi się bardzo tanio samochód załatwić. Nomad Camper Vans. Normalnie one są dużo droższe. Mi się udało bardzo tanio. Tutaj większość samochodów jest na diesel i diesel jest bardzo tani, naprawdę $1.20, maksymalnie $1.40, a ten dolar nowozelandzki to jest 2.40 tylko, więc diesel jest w ogóle tańszy, więc sporo można jeździć. Jedzenie jest troszkę droższe, ale ja sporo wziąłem jedzenie ze sobą w ogóle. Takie gotowe, suche, prowiant hermetycznie pakowane jest, można wieść, nie wolno mięsa, nie wolno owoców, tego typu rzeczy, nasion, ale takie rzeczy. Czy bezpiecznie na drogę? No drogi są takie sobie, to są takie nasze krajówki, też pełno jest remontów. Są raczej wąskie, więc jak ja takim wielkim campervanem sobie jeżdżę, no to trochę tam jest. No dzisiaj na przykład w hostelu spałam w ogóle za 70 zł, no fenomenalny hostel w ogóle z zasiadaniem. Więc w tych takich dużych miastach jest drogo. W Queenstown było drogo, bo to kurort jest. Jeśli ma się ten camper van taki z toaletą i z certyfikatem, to w ogóle można spać gdzie się chce, o ile nie pod tabliczką nie wolno. Więc naprawdę te koszty można, jak się w ogóle w kaparę osób jedzie, zmniejszyć. Więc to jest bardzo dużo wypożyczalni samochodów, w ogóle bardzo dużo ludzi tutaj też, jest taka grupa Backpackers New Zealand, sprzedaje samochody i kupuje. Na przykład ludzie, co przyjeżdżają tutaj na 2-3 miesiące, kupują samochód. Jest bardzo duży taki rynek, a potem go sprzedają. Często właśnie na tej grupie na Facebooku. To chyba najlepiej wychodzi, bo kupujesz, nie wiem, za 2-3 tysiące dolarów, a potem za tyle samo sprzedajesz. Kupuj lepiej, jak jesteś dobry. Jakie plany na urodziny? Nie mam, jak zwykle nie mam planu. Życie nie chcę planować, życie ma mnie zaskoczyć. W każdym razie będę jechała na północ w stronę Hobbitonu. Dzisiaj chyba jeszcze nie dojadę, bo to jest jakieś 7 godzin drogi. W stronę Rotorua, tak? To są takie gorące źródła i właśnie Hobbiton.
chciałam jechać jeszcze na zachód, na Taranaki górę, ale trochę się boję, że już nie zdążę na ten samolot. Więc podziwiam, że jesteś odważną kobietą. Albo głupią, ja zawsze mówię. I ty, kurka, to robisz, że w podróży wyglądasz tak dobrze. Ja zazwyczaj przypominam straszydło, ale szczęśliwe straszydło. A nie wiem, bo dzisiaj w ogóle chyba 3 godziny spałam. A w ogóle się co godzinę budziłam i się bałam, że na ten prom nie zdążę. Tak co pół godziny się budziłam. Jak to robię? Nie wiem, jestem szczęśliwa po prostu. Dobrze mi to. Jak zarabiasz na podróże? Normalnie pracą w marketingu. Ale właśnie zaczęłam współpracować z Apetytem na Świat. Uwaga, jest ostatnie miejsce, żeby pojechać ze mną na Wyspy Owcze w czerwiec, lipiec na przełomie. Na tydzień. Fenomenalny program, szukajcie na Apetycie na Świat. Jest ostatnie miejsce. I właśnie będę może podróżami zarabiała na swoje podróże. Czemu nie? Albo tu zostanę. Będę, nie wiem, sprzątała pokład. Albo coś. Znaczy w ogóle pracę w hotelu dostałam. W Queenstown. Także z wizą i w ogóle. Zobaczcie to. Osa mi tu chodzi. Osa! Bo jestem na żółto, tak? Myślę, że jestem kwiatkiem. Boże, że odleciała. Dobra, patrzę, co tam dalej. Pozdrów mnie z tej krainy. Pozdrawiamy, Ania, pozdrawiam. Jaka jest część wyspy niedostępna dla turystów, gdzie mieszkają tubylscy chronieni? Mówisz o Maurysach? Maurysi tu się już zaklimatyzowali, ucywilizowali, bym powiedziała, więc on nie ma żadnych rezerwatów. Ale jest ich sporo. Normalnie żyją, jak wszyscy inni. Mogłaby zostać moją żoną. Że ja mogłam zostać żoną? Ja nie chcę być niczyją żoną. Tu już jest liner, jest, że jeszcze tylko, żeby samolot odwołali. Może zostanie twoją żoną, jak masz New Zealand paszport. Ja nie chcę być niczyją żoną. Wyglądasz kwitnąco, Nowa Zelandia ci służy. Zostań. No pewnie. Będzie miód, manuka. No właśnie, teraz kurde, już ruszamy. Ja bym sobie tu jakiś filmik skręciła. Przypominam, że kręcę tu dla was filmy. Ciekawe, zaraz pewnie może mnie rozłączę, bo jak od brzegu odpłyniemy, to nie będzie zasięgu chyba. No dobrze, kręcimy filmika, co? Gdzie teraz jesteś? Jestem pomiędzy wyspami dwoma. Tak jakby na środku Nowej Zelandii. Tutaj płyniemy. Okej. Dobra, chyba kończę, bo powiem wam szczerze, chcę trochę zdjęć porobić. To jest taki piękny moment. Jest piękne słońce, bo jest raniutko. I tyle. Chyba będziemy kończyć, co? Gdzie wybierasz się w następną podróż? Jeszcze nie wiem, może tu zostanę na zawsze. Znaczy Wyspy Owcze. Jest ostatnie miejsce na Wyspy Owcze ze mną, czerwiec, lipiec. Mogłabyś nagrywać live z Insta i ładować na YouTube. Ten jeden można oglądać kilka razy tyle wiadomości. Ja dwa razy tak robiłam. Zresztą czasami też na Facebooka. Tutaj trochę... ja mam kilka pozapisywanych, więc może ten też zapiszę. A Tongariro planujesz? Zobaczymy. Możliwe. Jest w planach, ale to zobaczymy. Bezos, Boże Święty. Bezos. No dobra, to już się żegnamy. To cześć, a ja robię zdjęcia.